szybko odpowiedź. SF Kępa Team. Już w drugiej minucie gry zespół z Nasielska doprowadza do wyrównania, a konkretnie bramkarza Presti pokonuje Łukasz Gortat. I kolejna świetna szansa dla Prestidigitatorów, ponownie bliski pokonania Damiana Gondolewskiego. No i mamy drugą bramkę dla SF Kępa Team, zespół Nasielska w 7 minucie gry. Wychodzi na prowadzenie. Podchodzi do wykonania tego rzutu wolnego Patryk Wójcik. Obok bramki jednak uderza zawodnik SF Kępa Team. Szymon Dubrow, jest szansa dla Presti. Daniel Bożeński, dobre uderzenie Daniela. Paruje na wdrożny Damian Gondolewski. Łukasz Gorta znalazł po prawej stronie Karola Kaletkę, ale w tym pojedynku z bramkarzem Presti górą Kuba Brzeziński. A teraz fantastyczna indywidualna akcja Michała Królaka. Ależ trafienie, przepiękny gol Kuby Nowakowskiego. Daniel Mąka. W nowodworskiej lidze futbolu Presti wyrównują. No i jest kolejna bramka dla Presti. Znakomita kontra w wykonaniu Prestidigitatorów. Kuba Nowakowski, Szymon Dubrow i akcję sfinalizował pięknym uderzeniem Damian Borkowski. 4-3 prowadzą Prestidigitatorzy. Piłkarze SF Kępa Team na odrobienie straty. Patryk Wójcik, jest bramka! Wydawało się, że źle trafił w piłkę Patryk Wójcik, ale piłka wpadła do siatki Kuby Brzezińskiego. Jedną bramką prowadzili Presti. Teraz mamy remis 4-4, a przed sekundą była szansa na zwycięstwo dla SF Kępa Team.